Namaste, moi mili, witajcie na jodze Power Vinyasa Flow na mobilność. Mobility dla pośladków i brzucha. Przygotujcie sobie klocki do jogi, przygotujcie też sobie poduchy pod kolana. Moi drodzy, zaczynamy od pozycji stojącej. Stopy na szerokość klocka, może być najmniejszą szerokością bądź średnią. Ściskamy go wysoko na przewodzicielach, dłonie na dolne żebra. Rozczapisz palce stóp, dociążając równomiernie palce pięty, wewnętrzne, zewnętrzne, krawędzie. I teraz zacznij odpychać się cały czas stopami od maty, rośnij czubkiem głowy w górę. Wdech, wydech nosem, oddech do bocznych żeber. Wdech żebra na boki, brzuch się zapada. Odpychasz się stopami mocniej, ściskasz klocek. I wydech żebra do siebie. Wdech żebra na boki, brzuch się zapada, odpychasz się mocniej, ściskasz klocek i wydech żebra do siebie. Wdech żebra na boki, brzuch się zapada, odpychasz się stopami mocniej i wydech żebra do siebie. Wdech żebra na boki, brzuch się zapada, odpychasz się stopami mocniej i wydech żebra do siebie. Wdech żebra na boki, brzuch się zapada, odpychasz się stopami mocniej. Wydech żebra do siebie, kładziemy dłonie na pośladki. Teraz wykonujemy 10 powtórzeń. Przez 10 sekund ściskasz klocek mocniej, napinasz pośladki, odpychając się stopami od maty. Przez kolejne 10 rozluźniasz lekko, ale nie wypuszczasz klocka. Zaczynamy. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, luz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, ścisk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, luz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, ścisk. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, luz. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ściśnij. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, luz. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ścisk. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, luz. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ścisk. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, luz. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ścisk. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, luz. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ścisk. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, luz. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ścisk. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, luz. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ścisk. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, luz. I raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ściśnij, napinaj pośladki. Teraz przenieś ciężar ciała na palce stóp i spróbuj wejść na palce stóp. Spinaj pośladki, rośnij czubkiem głowy w górę, trzymaj równowagę, ściskaj klocek, oddech boczno-żebrowy i powolutku w dół. Uwaga, idziemy sobie do krzesełka. Odstawiamy sobie klocek na matę i teraz w klęku podpartym neutralny kręgosłup, pokołysz się tylko na boki, rozczapisz palce dłoni, mocniej dociśnij kciuki i palce wskazujące. Protrakcja, retrakcja łopatek, wdech, mocniej odepchnij się dłońmi od maty, protrakcja łopatki szeroko i wydech, retrakcja, zbliżamy łopatki do pleców. Wdech, dwa, protrakcja, mocniej odepchnij się dłońmi,
I wydech, retrakcja, zbliżamy łopatki do pleców. Wdech, protrakcja, odepchnij się łopatki szeroko. I wydech, retrakcja, zbliżamy łopatki do pleców. Wdech, protrakcja, odepchnij się mocno. I wydech, retrakcja, zbliżamy łopatki do pleców. Wdech, protrakcja, odepchnij się mocno, łopatki szeroko. Wydech, retrakcja, zbliżamy łopatki do pleców. Teraz z wdechem protrakcja, kręgosłup neutralny. Na wydechu podwijamy palce stóp i z kolejnym wdechem unosimy prawą nogę ugiętą w kolanie. Ustaw równo biodra, opuść prawe biodro na równi z lewym i na wydechu odwiedź tylko prawe kolano do boku. Cały czas odpychaj się dłońmi od maty, łopatki, protrakcja. I z wdechem wracamy dwa, biodra równo napięty, prawy pośladek, wypychamy prawą stopę do sufitu i wydech, prawe kolano do boku. Wdech 3, prawa noga neutralnie, równe biodra, odpychaj się dłońmi i wydech, prawe kolano do boku, cały czas łopatki, protrakcja. I wdech 4, prawe kolano neutralnie, równe biodra, odpychaj się dłońmi i wydech, prawe kolano do boku, cały czas protrakcja. Uwaga, z wdechem prosta prawa noga i na wydechu dostawiamy lewą, łopatki, protrakcja, deska. Wdech w pozycji i wydech. Klęk. Ustaw kręgosłup neutralnie, pokołysz się lekko na boki, mocniej dociśnij kciuki, palce wskazujące, zacznij odpychać się dłońmi od maty. Uwaga, ze wdechem unosimy sobie teraz lewą nogę w górę, ugiętą w kolanie, napnij lewy pośladek, obniż lewe biodro, równe biodra i na wydechu lewe kolano do boku, cały czas odpychaj się dłońmi od maty, łopatki, protrakcja. I wdech, wracamy równe biodra, uwaga, wypychamy lewą stopę do sufitu i wydech, lewe kolano do boku, cały czas odpychasz się dłońmi od maty. I wdech, 3, lewa noga, biodra neutralnie, równo napinasz lewy pośladek i wydech, lewe kolano do boku, cały czas odpychasz się dłońmi od maty. I wdech, 4, lewa noga neutralnie, odpychaj się, nie gubimy protrakcji. I wydech, lewe kolano do boku, cały czas odpychasz się dłońmi od maty. I teraz z wdechem, uwaga, wracamy, prostujemy sobie lewą nogę i na wydechu dostawiamy prawą. Uwaga, jesteśmy w deszce, weź wdech w pozycji łopatki, protrakcja i z wydechem czaturanga pierwsza. Wdech, sfinks, wysuwamy łokcie. Podbarki i teraz zacznij odpychać się mocniej przed ramionami od maty. Kołysania w sfinksie. Kołysanie. Od bioder w górę. Cały czas odpychasz się dłońmi od maty. Zbliżasz łopatki do pleców w retrakcji. Jeszcze dajemy je do depresji, czyli zsuwają się w dół po plecach. Małe zakresy ruchów. Raz rozciągasz lewy, raz prawy bok. Bardzo delikatnie. I zatrzymaj się w centrum, z wdechem tylko wychodzimy do deski na przedramionach. I wydech, odpychasz się przed ramionami od maty. I wdech, dwa, podwiń kość ogonową, łopatki, protrakcja. Kieruj podbródek lekko do mostka. Wdech, 3. Odpychaj się przed ramionami od maty. I wydech. I wdech, 4. Odpychasz się przed ramionami od maty. I teraz z wydechem wychodzisz sobie do deski wysokiej. Bierzesz wdech w pozycji łopatki, protrakcja i na wydech odpychasz się dłońmi od maty do psa z głową w dół, stopy szeroko. Wdech, wędrujemy do malasany. Wariant pierwszy, gdy odrywasz pięty od maty, drugi łączysz dłonie przed sercem. Wydech w pozycji, lekko kołyszesz się. Teraz powolutku siadamy sobie bez pomocy rąk albo podpierając się dłońmi z tyłu na macie i łączymy sobie stopy do Baddha Konasany i spróbuj sprowadzić kolana siłą własnych nóg, bez ściągania ich na siłę. Możesz pokołysać się na boki, możesz mieć też dłonie za plecami. Staramy się siłą naszych nóg sprowadzić kolana w dół, jak na mobility. Uwaga, siadamy już sobie wygodnie i rozgrzewamy nadgarstki. Łączymy w koszyczek krążenia w jednym kierunku. Rozgrzej je porządnie. Przepleć nogi w siadzie skrzyżnym i krążenia w drugim kierunku w nadgarstkach. Z wdechem przeciągamy się. Z wydechem zaokrąglamy górne plecy. Wdech, dłonie za plecy, otwórz klatkę.
I teraz na wydechu przechodzimy sobie do klęku. Odwracamy dłonie palcami w dół do kolan. Podchodzimy kolanami wygodnie do dłoni. Łokcie proste, dociśnij kciuki, pozostałe palce do maty. Łopatki protrakcja. Mocno odpychaj się wnętrzami dłoni. Poczuj miłe rozciągnięcie w nadgarstkach, we wnętrzach dłoni oraz w przedramionach. I podejdź kolanami do dłoni. Teraz odwróć je grzbietami na matę. Doklejamy boki kciuków, pozostałe palce dłoni do maty i też odpychacie się mocno grzbietami dłoni od maty, łopatki protrakcja. Dziś przed nami bardziej dynamiczna praktyka niż wczorajsza. Wzmocnimy sobie pośladki. Oczywiście uelastycznimy psoasy, ale będziemy bardziej w naszych asanach stojących albo w podporach. Z jednym biodrem mocniej otwartym i z nogą poza matą. Zobaczycie. Podchodzimy sobie kolanami do dłoni i teraz rozcieramy dłonie tak, jakbyśmy myli ręce i rozgrzewali grzbiety, palce, wnętrza dłoni. Rozgrzejcie je porządnie, jakbyście myli ręce, jak chirurdzy. Uwaga. Kilka razy zaciśnij w pięści, otwórz. I jeszcze na koniec dłonie lekko za plecy, otwórz klatkę. Kilka oddechów, wypychanie mostka do przodu, rotacja zewnętrzna w barkach. Oddalasz barki od uszu, ściągasz łopatki do pleców w retrakcji. Przed nami dynamiczny kawałek praktyki. Cały czas odpychaj się dłońmi i stopami od maty. Pamiętaj o zachowaniu płynności. I teraz tak, odpychasz się dłońmi, stopami od maty, zachowujesz płynność w każdym ruchu. Z wydechem dziecko, otwórz wnętrza dłoni do sufitu. I z wdechem tylko góra skręt w prawą stronę, trzy oddechy. Z wydechem wróć do centrum. Z wdechem skręt w lewą stronę, trzy oddechy. Będzie trochę hardkorowo, dlatego wykonuj tylko tyle, ile możesz. I z wydechem wracamy do centrum. Z wdechem przeciągamy się jeszcze. I teraz już na wydechu idziemy sobie na matę. Przygotuj poduchę. Idziemy do psa z głową w dół. Dociśnij mocniej kciuki, palce wskazujące, łopatki w protrakcji. Wdech otwórz, prawe biodro napnij, prawy pośladek. Wydech prawe kolano przód, napnij lewy pośladek. I wdech dwa, otwórz prawe biodro, napnij prawy pośladek. Wydech prawe kolano przód, napnij lewy. Wdech trzy, otwórz prawe biodro, napnij prawy pośladek. Wydech prawe kolano przód, napnij lewy. Wdech cztery, otwórz prawe biodro, napnij prawy pośladek. I wydech prawa stopa przód, kolano nad kostką, lewe na matę. Możesz użyć sobie spokojnie poduszki. Wyrównaj biodra, napnij lewy pośladek. Wdech Anjaneasana pierwszy raz, odpychaj się od prawej stopy. I wydech dłonie mata. Wdech dwa, napinaj lewy pośladek, wydech mata. Wdech trzy, napinaj lewy pośladek, wydech mata. Wdech cztery, napnij lewy pośladek, wydech skręt w prawo. Wdech centrum, wydech skręt w prawo. Wdech centrum, wydech skręt w prawo. Wdech centrum. I wydech skręt w prawo, lewa dłoń na matę, prawa na lewy pośladek i wdech lewe kolano w górę raz, napinaj lewy pośladek. Wdech dwa, odpychaj się od dłoni, od stopy, napinaj lewy pośladek. I wdech trzy, prawe ramię w górę, napinaj lewy pośladek. I wdech cztery. Z wydechem dłonie pod barki, odepchnij się. Z wdechem otwieramy prawe biodro, napinamy prawy pośladek. I na wydechu prawa stopa na matę, odsuwamy poduszkę. Idziemy przez dowolną winiasę. Może być wariant z czaturangą pierwszą, z kobrą oraz spokojne przejście do psa z głową w dół. Idziemy sobie na drugą stronę. Jesteśmy w psie. Mocniej dociśnij kciuki i palce wskazujące. Łopatki są w protrakcji. W
Wdech, otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek. Wydech, lewe kolano przód, napnij prawy. Wdech, otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek. Wydech, lewe kolano przód, napnij prawy. I wdech, trzy, otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek. Wydech, lewe kolano przód, napnij prawy. I wdech, cztery, otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek. I wydech, lewa stopa przód, kolano nad kostką, prawe na matę, wyrównaj biodra, napinasz prawy pośladek. Wdech, Anjaneasana, pierwszy raz, mocno odpychaj się od lewej stopy cały czas. Wydech, dłonie mata. Wdech, dwa, napinaj prawy pośladek. I wydech, dłonie mata. Wdech, trzy, napinaj prawy pośladek. Wydech, mata. Wdech, cztery, napinaj prawy pośladek. I wydech, skręt w lewo. Wdech, centrum. Wydech, skręt w lewo. Wdech, centrum. Wydech, skręt w lewo. Wdech, centrum. Z wydechem skręt w lewo. Prawa dłoń idzie nam pod prawy bark. Uwaga! Lewa na prawy pośladek. I wdech raz, prawe kolano w górę. I wydech, napinaj prawy pośladek. Wdech dwa, odpychaj się z przodu. I wydech, napinaj prawy pośladek. I wdech trzy, lewe ramię w górę. Napinaj prawy pośladek. Wdech, cztery. I wydech, lewa dłoń na matę. Odpychamy się. Uwaga. Z wdechem otwieramy sobie lewe biodro. I na wydechu przechodzimy przez winiasę. Mogą być spokojne wersje asan. Mogą być już pełne. Idziemy sobie dalej. Mocno zaprzyj się dłońmi o matę, doklej kciuki, palce wskazujące, łopatki są w protrakcji. Wdech, prawa noga w górę, napnij prawy pośladek. I wydech, prawa stopa idzie do przodu, kolano nad kostką, lewy mata. I z wdechem napnij lewy pośladek, odepchnij się od prawej stopy, idziemy w górę. Na wydechu skręt w prawą stronę, lewa dłoń idzie nam pod lewy bark. Wdech, lewe kolano w górę, napięty lewy pośladek. I wydech, idziemy do jaszczurki, dłonie na matę, pod barki. Uwaga, prawa stopa za długą, prawą krawędź maty. Lewe kolano mata. I wdech, raz, napinaj lewy pośladek. Dodaj ruchy kołyszące w jaszczurce. Mocno odpychaj się z przodu od maty. Wdech, dwa, otwierasz prawe biodro. Napinasz lewy pośladek w pozycji. Wdech, trzy, odpychaj się dłońmi od maty. Napinaj lewy pośladek w pozycji. I wdech, cztery, odpychasz się dłońmi od maty. Uwaga, z wydechem przesuwamy dłonie bardziej do przodu. Prawa stopa idzie nam na matę. Uginamy lewe kolano. I teraz sięgamy prawą dłonią do lewej stopy, ale nie ciągnij. Niech lewa stopa sama przybliża się do lewego pośladka. Napinaj lewy pośladek. Skręt tułowia w prawo. I wdech raz, rozciąganie, lewa pachwina, napięty lewy pośladek. Wdech dwa, odpychaj się z przodu. I wdech trzy, możesz luźno kłaść prawą dłoń na lewej stopie. Popatrz, przyciągam nogę siłą mięśni, nie ciągnę za nią. I wdech cztery. Z wydechem dłonie mata. I na wdechu otwieramy prawe biodro. I z wydechem przechodzimy sobie przez winiasę, dowolne warianty asan. Druga strona. Uwaga, mocniej dociśnij dłonie do maty, kciuki, palce wskazujące, łopatki, protrakcja. I wdech, otwieramy lewe biodro, napinamy lewy pośladek. I wydech, lewa stopa przód, kolano nad kostką, prawe mata. Wdech, odepchnij się od lewej stopy, napnij prawy pośladek. I wydech, skręt w lewą stronę, prawa dłoń idzie pod prawy bark. Z wdechem prawe kolano w górę, napinasz prawy pośladek. I teraz na wydechu dłonie idą na matę, odchodzimy lewą stopą do jaszczurki, za lewą długą krawędź maty, prawe kolano mata, napięty jest prawy pośladek. I wdech raz, dodaj kołysanie w jaszczurce, mocno odpychaj się z przodu od maty. Wdech dwa, napinaj prawy pośladek, mocno odpychasz się od maty. Wdech trzy, napinasz prawy pośladek. Mocno odpychasz się od maty. I wdech, cztery, napinasz prawy pośladek. Uwaga,
Teraz z wydechem lewa stopa idzie bardziej do przodu. Uginamy sobie prawe kolano i sięgamy lewą dłonią do prawej stopy, ale popatrz, unosisz tą nogę siłą mięśni. Prawa pięta dąży do prawego napiętego pośladka. Nie ciągniesz lewą dłonią za prawą stopę. Skręt ciała w lewo. I wdech raz, napinaj prawy pośladek, przybliżając prawą piętę. Mocno odpychaj się z przodu od maty. Wdech dwa, też luźno możesz położyć sobie lewą dłoń na prawej stopie, żeby jej nie ciągnąć. Mocno odpychaj się z przodu. Wdech trzy, napinasz prawy pośladek. Mocno odpychasz się z przodu od maty. I wdech cztery, napinasz prawy pośladek. I teraz z wydechem wracamy sobie na matę. Odpychamy się. Na wdechu otwierasz lewe biodro leciuteńko. I z wydechem przechodzisz przez dowolną winiasę z dowolnym wariantem czaturangi, kobry lub psa z głową w górę, aż do psa z głową w dół. Idziemy sobie dalej. Z wdechem idziemy do klęku podpartego, dłonie pod barki, ustaw neutralnie kręgosłup, pokołysz się lekko na boki. Uwaga! Z kolejnym wdechem odepchnij się dłońmi od maty, łopatki, protrakcja. I wydech, ciężar ciała już równomiernie. I teraz wdech, unosimy sobie prawe kolano w górę, wyrównaj prawe biodro, napnij prawy pośladek i na wydechu daj prawą nogę do boku. Z wdechem przestaw prawą stopę do jaszczurki, mały kroczek do przodu. Na wydechu napinamy sobie lewy pośladek i z wdechem unosimy lewe kolano w jaszczurce. I na wydechu wracamy do psa z głową w dół. Z wdechem znowu klęk podparty, pokołasz się lekko. Na wydechu ustaw ciało neutralnie. Z wdechem odepchnij się dłońmi, łopatki, protrakcja. I wydech, rozłóż ciężar ciała równomiernie. I wdech, lewa noga w górę, wyrównaj lewe biodro, napnij lewy pośladek. I wydech, lewe kolano idzie nam do boku. Z wdechem przestawiamy lewą stopę do jaszczurki. I na wydechu napinamy prawy pośladek. Odpychasz się dłońmi od maty. I z wdechem prawe kolano idzie w górę. Napięty prawy pośladek. I na wydechu wracasz do psa z głową w dół. Powtarzamy. Wdech, klęk podparty. Tym razem wydech, ułóż ciało równomiernie, równomierny docisk prawej, lewej dłoni. Wdech, odepchnij się, prawa noga w górę, napinasz prawy pośladek, wyrównaj biodra i wydech, dajesz prawe kolano do boku. Z wdechem jaszczurka, prawa stopa za długą krawędź maty i na wydechu mały kroczek w przód, napinasz lewy pośladek. Wdech, lewe kolano w górę, odpychaj się mocno dłońmi, napinaj lewy pośladek. I na wydech wróć do psa z głową w dół. I teraz z wdechem idziemy do klęku. Łopatki, protrakcja. I wydech, rozłóż ciężar ciała równomiernie. Prawa, lewa strona. Z wdechem unosimy lewą nogę. Wyrównaj biodra, napnij lewy pośladek. I wydech, lewe kolano idzie do boku. Odpychaj się od maty. Wdech, lewa stopa do jaszczurki. I wydech, kroczek dłoni do przodu. Napnij prawy pośladek. Wdech, prawe kolano w górę, napięty prawy pośladek i wydech, wracasz sobie do psa z głową w dół. I wdech, idziemy do klęku, łopatki, protrakcja, wydech, ciężar ciała równomiernie. Wdech, prawa noga w górę, wyrównaj biodra, napinasz prawy pośladek i wydech, prawe kolano w prawą stronę do boku. Wdech, prawa stopa do jaszczurki. I wydech, kroczek dłoni, napnij lewy pośladek. Wdech, odepchnij się, lewe kolano w górę, napięty lewy pośladek. I wydech, pies z głową w dół. Wdech, klęk podparty, łopatki, protrakcja, odepchnij się. I wydech, ciężar ciała równomiernie. Wdech, lewa noga w górę, wyrównaj biodra, napnij lewy pośladek. I wydech, lewe kolano do boku, odpychaj się dłońmi. Wdech, jaszczurka. Wydech, kroczek dłoni, napinasz prawy pośladek. Wdech, odepchnięcie, prawe kolano w górę. I wydech, pies z głową w dół. Dodajemy nowe elementy. W
Wdech, klęk podparty, łopatki, protrakcja, odepchnij się dłońmi. Wydech, ciężar ciała równomiernie. Wdech, prawa noga w górę, wyrównaj biodra, napnij prawy pośladek. I wydech, prawe kolano idzie do boku w prawą stronę. Wdech, prawa stopa do jaszczurki. I wydech, kroczek dłoni, napnij lewy pośladek. Wdech, lewe kolano w górę, łopatki, protrakcja. I wydech, idziemy do kąta rozciągniętego. Doklejasz sobie lewą piętę. Wdech, napięty lewy pośladek, odpychasz się od prawej stopy. Wojownik drugi. I wydech, odwracasz wojownika. Lewa dłoń na lewą nogę. Wdech, wracasz do kąta, ale prawa dłoń jest po wewnętrznej stronie prawej stopy. I na wydechu dłonie na matę. Idziesz do psa z głową w dół. Wdech, klęk. Odepchnij się, łopatki, protrakcja. Wydech, ciężar ciała równomiernie. Wdech, lewa noga, góra, napinasz lewy pośladek, wyrównaj biodra. Wydech, lewe kolano idzie do boku, odpychasz się. Wdech, lewa stopa do jaszczurki. I wydech, kroczek dłoni przód, napnij prawy pośladek. Wdech, prawe kolano w górę, odpychasz się dłońmi. I wydech, idziemy sobie do kąta rozciągniętego. Wdech, napięty prawy pośladek, odepchnij się od lewej nogi, wojownik drugi. I wydech, odwracamy wojownika, prawa dłoń na prawą nogę. Wdech, kąt rozciągnięty, lewa dłoń na wewnętrzną krawędź i stronę lewej stopy. I wydech, dłonie mata, pies z głową w dół. Idziemy sobie, moi drodzy, teraz dalej. Wdech, odpychając się dłońmi od maty, klęk podparty, łopatki, protrakcja. Wydech, ciężar ciała równomiernie. Wdech, prawa noga góra, napnij prawy pośladek. Wydech, prawe kolano do boku w prawą stronę. Wdech, prawa stopa do jaszczurki. Wydech, kroczek dłońmi, napnij lewy pośladek. Wdech, lewe kolano góra, odpychamy się. I wydech, kąt rozciągnięty, lewa pięta na macie. I teraz z wdechem napięty lewy pośladek, odepchnięcie od prawej stopy, wojownik drugi. Wydech, odwróć wojownika. Wdech, prawa dłoń na wewnętrzną stronę prawej stopy, możesz zostać tu. Albo wydech, lewa dłoń na plecy, rotacja w prawym barku do wewnątrz, chwyt za plecami bądź zbliżanie dłoni. Uwaga, trzy oddechy w pozycji. Napinaj z tyłu lewy pośladek, odpychaj się od lewej stopy, wydłużając lewą nogę. I wdech raz. Splątany kąt rozciągnięty. Wdech dwa. Mocno odpychaj się stopami od maty. Wdech trzy. Napinaj lewy pośladek. I wydech, odłóż dłonie na matę. Uwaga! Z wdechem odepchnij się, otwórz prawe biodro, napnij prawy pośladek i wydech, jesteśmy w psie z głową w dół. I wdech, odpychając się dłońmi, klęk podparty, łopatki, protrakcja. Wydech, ciężar ciała już równomiernie. Wdech, unosimy lewą nogę, równe biodra, napnij lewy pośladek i wydech, lewe kolano do boku. Wdech, lewa stopa do jaszczurki. Wydech, kroczek dłoni, napnij prawy pośladek. Wdech, prawe kolano w górę, napinasz prawy pośladek. I wydech, idziemy sobie do kąta rozciągniętego. Wdech, napnij prawy pośladek, odepnij się od lewej stopy. Wojownik drugi. I wydech, odwracamy wojownika. Wdech, kąt rozciągnięty, lewa dłoń na wewnętrzną stronę lewej stopy. Uwaga, możesz zostać tu albo z wydechem. Prawa dłoń na plecy, rotacja lewego barku do wewnątrz, chwyt za plecami, bądź zbliżanie dłoni do dłoni. Napinaj prawy pośladek, odpychaj się od prawej stopy. Trzy oddechy. I wdech, raz. Splątany, związany kąt rozciągnięty. Odpychaj się stopami mocno od maty. Wdech, dwa. Napinaj prawy pośladek, wydłużona prawa noga. Prawa stopa mocno odpycha cię od maty. I wdech, trzy, napinasz prawy pośladek. I teraz z wydechem dłonie idą na matę, odepchnięcie. Z wdechem otwieramy sobie lewe biodro, napinasz lewy pośladek. I wydech, pies z głową w dół. Jeszcze raz.
Wdech, odepchnięcie dłońmi, łopatki, protrakcja, kręg podparty. I wydech, ciężar ciała równomiernie. Wdech, prawa noga góra, równe biodra, napinasz prawy pośladek. I wydech, prawe kolano do boku. Wdech, prawa stopa do jaszczurki. Wydech, kroczek dłoni przód, napnij lewy pośladek. Wdech, lewe kolano góra, napięty lewy pośladek, odpychaj się dłońmi. I wydech, kąt rozciągnięty, doklejamy lewą piętę, napinasz lewy pośladek. Wdech, odpychasz się od prawej stopy, wojownik drugi. Wydech, odwracasz wojownika, cały czas odpychasz się od stóp. Wdech, kąt rozciągnięty, możesz zostać tu, prawa dłoń na wewnętrzną stronę prawej stopy. Lub wydech, chwyt za plecami, trzy oddechy. I wdech raz, napinasz lewy pośladek, odpychasz się od lewej stopy. I wydech, odpychasz się też od prawej. Wdech dwa, napinasz lewy pośladek, rozciągasz lewą stronę mięśni biodrowo-lędźwiowe. I wydech, odpychasz się od stóp. I wdech trzy, napinasz lewy pośladek, uwaga, niespodzianka. Możesz przejść już na matę, odpocząć, albo razem ze mną przejść sobie do rajskiego ptaka, podejść lewą stopą do prawej, ciężar ciała na lewą nogę, trzymamy się za plecami i teraz unosimy sobie prawą nogę w górę powolutku, rotujemy prawe udo na zewnątrz, wyrównaj biodra przez wypchnięcie z lewej stopy, napięty lewy pośladek, wstęp do rajskiego ptaka, wdech raz, trzymaj równowagę, odpychaj się od lewej stopy, wyciągaj się czubkiem głowy w górę. Wdech dwa, odpychaj się od lewej stopy, poczuj jak napinasz lewy pośladek. I wdech trzy, odpychaj się od lewej stopy. I teraz z wydechem uginamy lewe kolano, prawa stopa do przodu. I z wdechem wracamy sobie do związanego kąta rozciągniętego. I na wydechu dłonie na matę. Wdech, odepchnij się, otwórz prawe biodro. I wydech, pies z głową w dół. Druga strona. Wdech, odepchnięcie dłońmi od maty, łopatki, protrakcja. Klęk podparty. I wydech, ciężar ciała równomiernie. Wdech, lewa noga w górę, wyrównaj biodra. Napnij lewy pośladek. I wydech, lewe kolano do boku. Wdech, lewa stopa do jaszczurki. I wydech, kroczek dłoni przód, napnij prawy pośladek. Wdech, odepchnięcie, prawe kolano w górę, napnij prawy pośladek. I wydech, kąt rozciągnięty, napinasz prawy pośladek, odpychasz się od prawej stopy. Wdech, odepchnięcie od lewej, wojownik drugi. I wydech, odwracamy wojownika. I wdech, kąt rozciągnięty, lewa dłoń na wewnętrzną stronę lewej stopy. Albo z wydechem przechodzimy na trzy oddechy do związanego kąta rozciągniętego, dłonie za plecami. I wdech raz, odpychaj się od prawej stopy, napinaj prawy pośladek cały czas. Wdech dwa, odpychaj się stopami od maty, napinasz prawy pośladek pięknie. Wdech trzy, rozciągnięcie prawej pachwiny, mięśnie biodrowo-lędźwiowe, prawa strona. I teraz na wydechu możesz już przejść dłońmi na matę, wrócić sobie klasycznie do psa z głową w dół, albo podchodzimy do rajskiego ptaka, prawa stopa do lewej, przenieś ciężar ciała na prawą nogę i teraz z wdechem unieś lewą nogę ugiętą w kolanie w górę, odwiedź ją do boku, rotacja zewnętrzna i wydech, zostajemy, napinasz prawy pośladek, odpychasz się od prawej stopy w górę. I wdech raz, napinaj prawy pośladek, odpychaj się od prawej stopy w górę. Wdech dwa, trzymaj równowagę, wyciągaj się czubkiem głowy do sufitu. Wdech trzy, napinaj prawy pośladek. I na wydechu lekko odstawiamy sobie lewą stopę do przodu. Z wdechem, uwaga, prawa stopa w tył. I na wydechu dłonie na matę, odepchnij się. Z wdechem idziemy do otwartego lewego biodra. I na wydechu pies, przejdź przez dowolną winiasę. Moi drodzy, stopy szerzej. Podchodzimy sobie z wdechem do malasany. I wydech, odpoczynek. Za nami kawał mocnej praktyki na otwieranie bioder. Mocne pośladki.
Teraz przejdziemy sobie jeszcze do odwracania jaszczurki do gołębia. Jeśli nie będziecie w stanie z tej pozycji podejść sobie barkiem pod udo, podważyć tego uda, jedno przedramię na macie, jeśli nie będziecie w stanie tu położyć się kolanem i obrócić, trzymając za lewą nogę w ten sposób na plecy, trzymając kąt 90 stopni bądź nieco bardziej ostry, czując otwarcie w biodrze, rozciąganie, to popatrzcie. To sobie zostańcie tu przy próbach przenoszenia dłoni za stopę, a później odłóżcie kolano na matę, odwróćcie się po prostu na plecy, połóżcie sobie stopę rozciąganej nogi na drugie udo i przyciągnijcie się w tej pozycji, ok? Uprośćcie sobie naszą sekwencję z jaszczurki, przejdźcie tu do rozciągania pośladka. Przed nami dla chętnych właśnie ta mocniejsza wersja, ale możecie przechodzić przez tą prostszą. Dobrze. Przechodzimy sobie jeszcze raz przez winiasę. Dowolne warianty asan. I zaczynamy. Moi drodzy, pójdę Wam na prawą stronę. Prawa noga. Wdech, otwieramy prawe biodro, napinasz prawy pośladek. I wydech, jaszczurka na prawą stronę. Uwaga. 5 oddechów, podwijaj kość ogonową, napinaj lewy pośladek, wypychaj się mocno od dłoni. I wdech raz, pokołysz się na boki, dociskaj kciuki i palce wskazujące. Wdech dwa, napinaj lewy pośladek, cały czas aktywne odepchnięcia. Wdech trzy, napinasz lewy pośladek, aktywne odepchnięcia dłońmi od maty. Wdech cztery, napinasz lewy pośladek, aktywne odepchnięcia dłońmi. I wdech 5, napinasz lewy pośladek i teraz możesz odłożyć lewe kolano na matę, przechodzimy na przedramiona, możesz zostać tu i w ten sposób wchodzić sobie prawym barkiem pod prawą nogę, możesz też mieć kolano nad matą. Kładziemy lewe przedramię na macie w ten sposób i zaczynamy sobie przenosić prawą dłoń za prawą stopę na zewnętrzną jej krawędź, tylko podważamy tyłem prawego ramienia tył prawego uda. Podważamy sobie, możesz mieć oczywiście lewe kolano na macie. Cały czas odpychaj się lewym przedramieniem i wchodź coraz głębiej prawym barkiem pod prawe udo. Spokojnie napinaj lewy pośladek, odpychaj się też prawą dłonią, prawą stopą i lewym przedramieniem od maty. Napięty lewy pośladek, poczuj elastyczność w ciele, plastyczność w stawach. W pewnym momencie poczujesz, że możesz tu wejść wyżej, podważyć nogę, lewe kolano na matę, odpychamy się mocniej i teraz cały czas odpychając się lewym przedramionem od maty, przedramieniem, przechodzisz sobie, popatrz, w ten sposób na plecy, odwracasz się gładko, ustawiasz prawą nogę z kolanem w kącie 90 stopni. Może być bardziej ostry, ze skierowaną stopą bardziej w lewo, ale bez dyskomfortu, kłucia, ucisku w kolanie, w kostce. Staraj się kierować prawe kolano w górę od siebie, lewą nogę. Wyprostuj, może być delikatnie ugięta, jest w linii z ciałem. Poczuj rozciągnięcie w lewym pośladku i po zewnętrznej stronie lewego uda. I tu możesz objąć sobie prawą nogą, całym prawym ramieniem na zewnątrz i możesz ruszać nią lekko w biodrze. Spokojnie. Może być też kierowane kolano od ciebie i prawy łokieć na wewnętrznej stronie prawego uda. Pomagasz sobie wtedy lekko to kolano kierować w górę od siebie. Nie pchaj go na siłę. Ruszaj delikatnie nogą. Poczuj takie miłe ciągnięcie w prawym pośladku i po zewnętrznej stronie prawego uda. Powolutku. Oddychaj głęboko, swobodnie, spokojnie. Jeszcze chwilkę. Jeśli tutaj już czujesz, że masz ochotę skończyć na tej pozycji, to możesz jeszcze tylko postawić ze mną prawą stopę na lewym udzie i teraz przyciągnąć się pod lewym udem. Spłaszcz dolne plecy, kość krzyżowa idzie w matę, kość ogonowa w dół do maty. Kierujemy prawe kolano od siebie, możesz pokołysać się na boki. Za chwilę możesz wyprostować nogi, przyciągnąć się, odpocząć i przejść na drugą stronę. Albo razem ze mną spróbować Parvrita Surya Yantrasana, czyli skręcony słoneczny kompas. To jest taki wariant dla zaawansowanych, także osoby, które trenują po prostu do lotosu, do kompasu, do zakładania nóg na głowę, wykonają teraz ze mną następną część sekwencji. Reszta osób zostanie tu, odpocznie i przejdzie na drugą stronę. Uwaga! Przechodzimy do skręconego słonecznego kompasu.
Odpychamy się plecami od maty, podciągamy się pod lewym kolanem. Wdech, góra. I teraz uginasz sobie, popatrz, lewą nogę. Od razu unosisz prawą i wchodzisz prawym barkiem pod tył prawego uda. Możesz tu zostać, albo możesz razem ze mną położyć prawą dłoń na macie. Odpychaj się tyłem prawego ramienia. Lewa dłoń przechodzi na zewnętrzną stronę prawej stopy i doprostowujemy sobie prawą nogę i spoglądamy pod lewą pachą. Cały czas odpychasz się od prawej dłoni, prostujesz prawą nogę ile możesz. Teraz jak ją doprostowujesz, to rotacja wewnętrzna w prawym udzie i rotacja wewnętrzna prawego barku, jak widzisz. Napierasz tyłem prawego ramienia na tył prawego uda i tyłem prawego uda na prawe ramię. Staraj się oddalać barki od uszu i odpychaj się od prawej dłoni. Parvrita Surya Yantrasana. Doprostuj nogę tyle, ile możesz i nie siłuj się, jeśli noga jest lekko ugięta. Pozwól jej na to. I z wydechem powolutku uginamy. Bardzo, bardzo powoli. Na chwileczkę na wdechu wszyscy rozciągamy się na macie. Wydech. Wdech. I wydech. Idziemy sobie powolutku w górę na drugą stronę. Uwaga, jeśli chcesz, możesz przejść przez winiasę, przez dowolne warianty asan. Idziemy na lewą stronę. Uwaga, z wdechem otwieramy lewe biodro i na wydechu lewa stopa do jaszczurki. 5 oddechów. Wdech raz, napinaj prawy pośladek. Wydech, odpychaj się dłońmi od maty. Wdech 2, dodajemy kołysanie. Napinasz prawy pośladek. Wdech 3, odpychasz się dłońmi od maty. Napinasz prawy pośladek. Wdech 4, odpychaj się cały czas. Napinaj prawy pośladek. I wdech 5. Uwaga. Teraz z wydechem przechodzimy na przedramiona. Możesz już mieć spokojnie sobie prawe kolano na macie. W razie czego możesz je unieść. Prawe przedramię jest oparte na macie. Wchodzimy sobie lewym barkiem pod lewą stopę. Jeśli tego jeszcze nie możesz zrobić, to tylko lewa dłoń za zewnętrzną krawędź lewej stopy. Możesz tu zostać i możesz odwrócić się spokojnie, normalnie do leżenia na macie, ok? Jeśli wchodzisz lewym barkiem pod lewą nogę, to mocno odpychaj się od prawego przedramienia. Napinaj prawy pośladek, odpychaj się od lewej dłoni. Możesz dać sobie prawe kolano w górę. Spokojnie. Zostajemy na moment, podważamy lewym barkiem lewą nogę, odpychamy się coraz bardziej, odpychasz się od prawego przedramienia, napinasz prawy pośladek, oddychasz głęboko i czekasz, aż uzyskasz elastyczność w stawach, plastyczność w stawach, taką miłą plastyczność w ruchach. Może się okazać, że na tą drugą stronę potrzebujesz ciut więcej czasu, albo szybciej wejdziesz lewym barkiem i poczujesz właśnie tą miłą elastyczność, plastyczność. Cały czas napinasz sobie prawy pośladek. I uwaga, teraz jeśli masz ochotę, to powolutku już prawe kolano na matę, podważamy sobie lewą nogę, mocno odpychasz się prawym przedramieniem od maty i obracasz się wygodnie na plecy. I teraz lewe kolano kąt 90 stopni, prawa noga w linii z ciałem. Może być lekko ugięte prawe kolano. Może być bardziej kąt ostry, jeśli dajesz lewą stopę bardziej w prawą stronę. Ważne jest, żeby nie czuć ucisku, chrobotania, dyskomfortu w kolanie, w biodrze, w kostce. Tylko czujemy miłe rozciągnięcie w lewym pośladku i po zewnętrznej stronie lewego uda. I możesz tutaj też objąć lewym ramieniem lewą nogę z boku. Możesz delikatnie poruszać nią w biodrze. Spokojnie, może być też wariant z łokciem na wewnętrznej stronie lewego uda i tylko nakierowujesz lewe kolano od siebie w górę. Staraj się, żeby to kolano szło od ciebie w górę. Spokojnie, ok? Ruszamy nogą w biodrze.
Lewe kolano od nas w górę, miłe rozciąganie w lewym pośladku i po zewnętrznej stronie lewego uda. Możesz zostać ciut dłużej niż na prawej stronie, jeśli potrzebujesz. Możesz być nawet krócej. Możesz zatrzymać się na tej pozycji, nie musisz iść do Parvrita Suryantrasany. Możesz spokojnie zostać tu. Jak już poczujesz miłą plastyczność, elastyczność ruchu w stawach, rozgrzanie też mięśni, to sobie dajemy lewą stopę na prawe udo, chwyt po tle prawym udem i teraz lewe kolano idzie od nas w górę. Kość krzyżowa ściągnięta do maty, spłaszczamy dolne plecy, kość ogonowa idzie w dół do maty. Miłe rozciąganie w lewym pośladku i po zewnętrznej stronie lewego uda. Na tej pozycji możesz skończyć, możesz położyć się na macie, poziewać, powzdychać, poprzeciągać się. Albo możesz razem ze mną przejść do skręconego słonecznego kompasu. To dla osób, które są trochę bardziej zaawansowane, zakładają nogi za głowę, ćwiczą podważanie jednej nogi barkiem. Powolutku odpychając się plecami od maty z wdechem, podciągając się pod naszym prawym kolanem, idziemy przez kołyskę do siadu i od razu, popatrz, uginamy sobie prawe kolano, przejmujemy lewą nogę, kąt 90 stopni, ruszasz nią w stawie, albo lewy bark idzie nam od razu pod kolano, ok? Ruszamy sobie troszeczkę nogą w stawie. Jeśli bark już jest pod kolanem, napierasz tyłem lewego ramienia na tył lewego uda i dajesz lewą dłoń na matę. I możesz zostać tu, albo prawa dłoń na zewnętrzną stronę lewej stopy. I teraz, jak już jesteś tu, to zacznij odpychać się lewą dłonią od maty. Zacznij prostować sobie lewą nogę. Spokojnie, powolutku, tyle ile możesz. Napieraj tyłem lewego ramienia na tył lewej nogi. Jeśli noga się prostuje, rotuj lewe udo do wewnątrz. I teraz patrzymy sobie pod prawą pachą w górę, pozwolimy lewej nodze się wyprostować, napieramy na nią tyłem lewego ramienia, odpychasz się od lewej dłoni, rotacja też wewnętrzna, w lewym barku, napierasz tyłem lewego ramienia na tył lewej nogi, rotuj lewe udo do wewnątrz, doprostuj lewą nogę tylko tyle, ile możesz, siłą mięśni, spokojnie, nie ciągniesz mocno za nią. Parvrita Surya Yantrasana. Jeśli noga jest lekko ugięta w kolanie, pozwól jej na to. Nie sił się do mocnego wyprostu i bólu mięśni. Oddychaj cały czas. Odpychaj się lewą dłonią od maty. Odpychaj się tyłem lewego ramienia o lewe udo. I z wydechem powolutku wracamy. Mocna pozycja. Z wdechem kładziemy się na macie, rozciągamy i wydech, rozluźnij całe ciało. I wdech, przeciągnij się ramionami w górę, nogami w dół, rozciągnij ciało. I wydech, rozluźnij się, zatapiając się kończynami i tułowiem w matę. Jeszcze jeden wdech, przeciągnij się, napnij ramiona, nogi. I wydech, rozluźnij całkowicie. Pozwól teraz ramionom schodzić w dół, aż pójdą do Shavasany. Ramiona równolegle do talii. Luźne biodra, luźne nogi. Jeśli chcesz, to możesz spleść dłonie, ułożyć je pod tyłem głowy, oddalając barki od uszu. I możesz spokojnie zostać sobie tutaj. Puszczaj lędźwia w matę. Rozluźniaj miednicę, rozluźniaj nogi. Za nami bardzo intensywna praktyka. Co czujesz? Gratuluję Ci całości naszej sesji. Spokojnie, jeśli nie zrobiłaś, nie zrobiłeś wszystkich asan, to możesz co pewien czas wracać do nich i próbować dodawać kolejne trudniejsze warianty, tak żeby spokojnie za pewien czas przejść całą naszą sesję.
ze wszystkimi asanami, ale wszystko rób w Twoim własnym tempie, bez pośpiechu i zawsze zwracaj uwagę na kondycję fizyczną danego dnia. Żeby nie forsować czegoś na siłę, po prostu wykonuj tylko to, co czujesz, bez przekraczania granic Twojego ciała. Powolutku, małymi kroczkami. Zostań tu na moment, oddychając głęboko, ziewając, wzdychając. Skoncentruj się na wydłużaniu wdechów i wydechów. Pozwól sobie rozluźnić się całkowicie. Dziękuję Wam bardzo na dziś i zapraszam Was na kolejne praktyki mobility ze wzmacnianiem pośladków i brzucha. Dzięki wielkie i widzimy się na matach. Namaste, kochani. Do zobaczenia.